Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość, a także pan Sławomir Mentzen, Konfederacja. Witam wszystkich bardzo gorąco. Za moment wrócimy do tego wszystkiego, co działo się dziś na ulicach Warszawy, ale najpierw popatrzmy w skrócie, jak to dziś przebiegało. Kolejny protest strajku kobiet, tym razem w ważną dla Polaków rocznicę i agresja protestujących wobec policji. Lider opozycji widzi to jednak zupełnie inaczej. Dzisiaj widzimy, że niestety władza tak bardzo boi się swoich obywateli, że sięga po cały aparat represji. Widzimy ściganie ludzi, którzy protestują w obronie swoich słusznych praw. Widzimy, jak niestety władza używa przemocy wobec pokojowo protestujących ludzi. Internauci szybko przypomnieli Budce jego udział w innym wiecu 4 lata temu. Wówczas polityk stał ramię w ramię z Adamem Mazgułem, emerytowanym wojskowym. Budka nie reagował wtedy na te słowa Mazguły. Przeżyłem już stan wojenny. Byłem już dorosłym oficerem i nie pamiętam, żeby po ulicach działy się jakieś dziwne rzeczy, jakieś szczególne prześladowania. Przypomnijmy, że stan wojenny to minimum kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i tysiące internowanych. A propos wypowiedzi pułkownika Mazguły, nasz pierwszy gość dziś w programie mówił zupełnie inaczej. Zupełnie inne rzeczy wtedy działy się na ulicach nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. No i moje pierwsze pytanie, czy można porównywać to, co dzieje się choćby dziś na ulicach Warszawy, to dzisiejsze zachowanie policji, do tamtego zachowania ZOMO czy milicji, czy można mówić o użyciu agresji ze strony aparatu państwa? Może pani poseł Dziemianowicz-Bąk jako pierwsza. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja urodziłam się w 1984 roku, w czasie wprowadzania stanu wojennego. W czasie stanu wojennego nie było mnie jeszcze na świecie, więc stan wojenny, tamten okres, to z mojej perspektywy jest historia, a nie doświadczenie. Ale w związku z tym także zwracam uwagę na to, co mówią dzisiaj uczestnicy tamtych wydarzeń i ówczesnej opozycji. A oni przypominają o tym i mówią o tym, że chcieliby, żeby data 13 grudnia była taką datą, w której będziemy wszyscy pamiętać o tym, jak zły jest moment, w którym władza państwowa odwraca się od własnych obywateli. Danuta Kuroń, działaczka Solidarności, żona internowanego 13 grudnia Jacka Kuronia, zaapelowała dzisiaj, właśnie dzisiaj, 13 grudnia 2020 roku, o solidarność ze strajkującymi kobietami. Danuta Kuroń zwróciła się z takim apelem, zwracając uwagę na to, pozwolę sobie zacytować, że dziś w wywalczonej przez Solidarność wolnej Polsce polska policja brutalnie zatrzymuje i pacyfikuje dzieci, wnuczki i wnuki ówczesnych opozycjonistów, które na ulicach miast i miasteczek całego kraju solidarnie walczą o życie własne, życie przyrody, przyszłość świata, domagają się niezbywalnych praw do decydowania o sobie i swoim życiu i przeciwstawiają się kolejnym aktom niszczenia państwa polskiego. Ja cytuję Danutę Kuroń, bo jak powiedziałam, sama nie przeżyłam stanu wojennego i byłoby czymś nieuprawnionym, gdybym ja dokonywała takich porównań. Ale patrząc dzisiaj na to, co dzieje się na ulicach Warszawy i widząc, że także uczestnicy tamtej ówczesnej opozycji dostrzegają pewne paralele przy całym zachowaniu oczywiście proporcji, ja mam takie wrażenie, że dziś urządzono na ulicach Warszawy rekonstrukcję tamtych wydarzeń. To może Krzysztof Lipiec, niech na to. Obwarowany był dom Jarosława Kaczyńskiego, widząc, jak policja zatrzymuje kobiety, które wracają do domu z papierem toaletowym, to myślę sobie, że takie sceny w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w wolnej Polsce po prostu nie powinny się wydarzać. Krzysztof Lipiec, jako chyba najstarszy dziś uczestnik, z całym szacunkiem do wszystkich innych, bo to może niezbyt eleganckie zaglądać do PSL-u, ale akurat PSL wszystkich parlamentarzystów nie jest tajemnicą. Panie pośle, czy uprawnione są tego typu porównania, o których słyszeliśmy? Pan doskonale zna i pamięta stan wojenny. Ja akurat doskonale pamiętam czasy 13 grudnia, bo akurat to tak się zdarzyło, że ja byłem internowany i to już od 13 grudnia byłem wtedy studentem. Doskonale wiem, jak wyglądała wówczas sytuacja w Polsce, za czym ludzie wychodzili na ulicę, za chlebem, za pracą, o to, aby Polska była wolnym, niepodległym państwem. To, co się dzisiaj dzieje na ulicach Warszawy, te burdy, które tam mają miejsce, to jest jedna wielka prowokacja, prowokacja wymierzona w wartości narodowe, bo to przecież stan wojenny, ofiary stanu wojennego, to nic innego jak otwarcie drogi do wolnej Rzeczypospolitej, w której dzisiaj żyjemy. I jeśli w wolnej Rzeczypospolitej dzieją się takie rzeczy,
kiedy wykrzykiwane na ulicach są słowa wulgarne, kiedy wymierzone jest działanie przeciwko polskiej policji, tej policji, która tak naprawdę strzeże wolnego kraju, strzeże wolnych ludzi. To są rzeczy niedopuszczalne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że te manifestacje, pseudomanifestacje tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to są burdy uliczne, są nielegalne w myśl prawa o zwalczaniu epidemii, to ja po prostu mam takie są legalne w myśl dziwne skojarzenia. Wydaje się, że policja działa zbyt słabo. Przecież widzieliśmy niedawno, w jaki sposób reaguje w wolnym kraju we Francji policja. W jaki sposób jest skuteczna. Tam takie rzeczy nie mają miejsca. U nas policja jest policją, która bardzo delikatnie reaguje na te wszystkie rzeczy. Panie pośle, rzeczy, skąd takie porównania u Danuty Kuroń cytowanej tak przez panią poseł? Bo przecież pani Danuta Kuroń doskonale pamięta te czasy, o których pan mówi. Ale to jest rzecz niezrozumiała, ale znamy też życiorysy ludzi, którzy uczestniczyli w tych wielkich przemianach, tak? I to różnie z tym wszystkim bywało. Wolna Rzeczypospolita, która powstała po 89 roku, w jakimś sensie również, no nie chciałbym używać bardzo mocnych słów, ale też w jakiś sposób spolaryzowała te środowiska, które kiedyś tworzyły opozycję demokratyczną, w jaki sposób dzisiaj, co niektórzy ludzie, ale oni są w zdecydowanej mniejszości, opowiadają się za funkcjonowaniem wolnego państwa, w jaki sposób podchodzą do tych wartości, które legły u podstaw naszej wolności, naszej niepodległości, w jaki sposób dzisiaj traktowany jest Kościół, który był ostoją nie tylko w wierze, ale był ostoją właśnie wartości patriotycznych, niepodległościowych. Przecież pamiętamy, jeśli wspominamy Danutę Kuroń dzisiaj, to pamiętajcie państwo, gdzie oni w tamtym czasie byli. Warszawa zna ulicę Piwną przecież i wiele innych miast biskupich, czy też tak jak w Warszawie Prymasowski Komitet Pomocy dla Więzionych i dla Internowanych. Dzisiaj okazuje się, że w wolnej Polsce Kościół może być obrażany, może być na niego nasyłane Michał Jaros, Platforma ludzi, Obywatelska. Nie po drodze jest z tymi wartościami, które nas wyniosły na niepodległość i to jest rzecz straszna. Nie możemy na takie rzeczy pozwalać. Musimy iść do przodu. Niestety przykro mi bardzo, bo przez to wszystko nasz program dziś jest nieco mniej obszerny. Panie pośle, nie chcę, żeby pan krytykował swojego szefa, więc pytam tylko delikatnie. Czy uprawnione są słowa Borysa Budki mówiącego o tym, że dzisiaj władza używa całego aparatu represji wobec tych, którzy protestują, że jest używana przemoc, że ściga się tych, którzy wychodzą na ulicę? Czy te słowa właśnie w rocznicę stanu wojennego, bo one zostały dziś w Katowicach tam wypowiedziane, czy one są uprawnione? I takie porównanie, czy są uprawnione? Panie pan co, jak widzę kordony policji, policjantów, którzy pilnują domu jednego człowieka, mówię oczywiście o prezesie PiS-u, wicepremierze Jarosławie Kaczyńskim, no to można mieć takie skojarzenia. Natomiast ja tutaj przestrzegam przed używaniem takich wielkich słów i takich drażliwych słów, jak burdy na ulicach i tak dalej. Wie pan, burdy na ulicach to były w stanie wojennym, kiedy Solidarność próbowała walczyć z władzą. Dzisiaj wszyscy mogą manifestować swoje poglądy. No pięknie. Oto też była walka ludzi lewicy i kościoła. Pan nie pamięta tego, że ludzie lewicy z kościołem zawarli pakt. Panie pośle, w tamtym czasie wyjście na ulicę ludzi to było wielkim bohaterstwem. Akurat ja pamiętam doskonale, o czym mam swoje lata i pamiętam doskonale, o czym mówi pan poseł, że wówczas kościół był tym miejscem, gdzie ludzie i pan tego nie się schronić. A ja się dzisiaj cieszę między innymi dlatego, że możemy dzisiaj wychodzić na ulicę i mówić o tym, o czym myślimy, to, czego chcemy, że są grupy w Polsce, które protestują, bo jest im źle. Dzisiaj wyszli na ulicę górale, wychodzili też ludzie z branży turystycznej na moim Dolnym Śląsku, ale nie tylko. Wyszły dzisiaj kobiety, wyszli też dzisiaj przedsiębiorcy, wyszli rolnicy. Możemy zawsze mieć wrażenie, że ta forma protestu jest mniej drażliwa, bardziej drażliwa, ale możemy manifestować i każdy ma do tego dzisiaj prawo i niestety przykro, że 13 grudnia musimy znowu manifestować w swoim interesie, bo przecież te grupy, które wychodziły na ulicę, nie manifestowały dlatego, że im się
akurat ten 13 grudnia. Nie, ale część polityków porównuje dzisiejsze protesty do tego, co działo się 39 lat temu. Stąd moje pytanie, czy tego typu porównania są uprawnione? Ja przypomnę, około 100, a może więcej ofiar śmiertelnych stanu wojennego. 10 tysięcy represjonowanych, ponad milion osób, które musiały wówczas wyjechać za granicę. Stan wojenny to nie tylko grudzień, nie tylko 81 rok. Tak de facto to jest cała dekada lat 80., która zastopowała rozwój Polski na wiele lat. Więc pytam raz jeszcze, czy można porównywać to, co dzieje się dziś, kiedy mamy wolną Polskę, i to, co było wtedy, wówczas? No, panie redaktorze, czy my wszyscy mają takie same prawa w tej naszej wolnej Polsce? No, myślę, że nie do końca. I dzisiaj te osoby wyszły i manifestowały. To, że wybrały dzień 13 grudnia, to nie jest też przypadkiem. Natomiast żadna sytuacja nie jest taka sama, panie redaktorze. Natomiast jeżeli mamy takie prawo, żeby manifestować, żeby wyrażać swoje poglądy, i to jest też wielki sukces tej walki, która właściwie zakończyła się w 1989 roku, sukces taki, że możemy dzisiaj wyjść i powiedzieć, co myślimy o władzy. Wtedy nie można było tego powiedzieć, bo od razu było się karanym. Czasy się zmieniły. Nie można porównywać sytuacji, ale niewątpliwie dzisiaj również osoby, które wychodzą na ulicę, walczą o swoje prawa. Walczą dlatego, że mają problemy, dlatego, że dzisiaj chcą manifestować i mają do tego prawo i mogą wychodzić i niech wychodzą. Ja przypomnę, że według rozporządzeń, które obowiązują, maksymalne zgromadzenie to jest 5 osób. Nie mogą, bo jest stan pandemii. Stanisław Bukowiec, porozumienie, panie pośle, przekazuję teraz głos do Krakowa, jeśli dobrze kojarzę, chyba tak, to jest Wawel, tak? Dobrze, wszystko jest jak należy. Panie pośle, jak pan na to patrzy, czy to, o czym dzisiaj mówimy, jest rzeczywiście do porównywania, czyli 81 rok, grudzień i grudzień roku 2020? No, słowa pana Borysa Budki są skandaliczne. Uważam, że powinien za nie przeprosić i powinien przeprosić ofiary czasu stanu wojennego, dlatego że jest podstawowa różnica. Stan wojenny to było pogwałcenie nadziei, pogwałcenie dążenia do wolności, do niepodległości, do demokracji. Tak naprawdę wtedy przecież nasi ojcowie, dziadkowie walczyli o to, abyśmy dzisiaj mogli w wolnym kraju rozmawiać, abyśmy mogli debatować, czasem nawet może ostro, ale w granicach prawa. Natomiast porównywanie tych dwóch momentów historycznych dzisiaj do tego okresu sprzed 39 lat jest po prostu skandaliczne. Pan Borys Budka wielokrotnie wykorzystywał różne trudne momenty w naszym społeczeństwie, związane choćby z pandemią, z problemami różnych grup zawodowych, grup społecznych, do tego, aby podgrzewać emocje. Politycy opozycji wykorzystują to do tego, aby rozhuśtać te nastroje społeczne w jednym celu, aby móc na tej bazie atakować rząd, atakować. No dobrze, panie pośle, a może tak duża liczba policjantów, kordony policjantów może nie są potrzebne. Akurat właśnie tego dnia one mogą takie skojarzenia u niektórych przynajmniej wywoływać, te sznury policyjnych samochodów. Ale panie redaktorze, wiemy doskonale, jaki charakter miały te demonstracje, które rozpoczęły się w październiku. Jak wielki ładunek agresji werbalnej, niewerbalnej był wśród uczestników, choćby poprzez te okrzyki bardzo nienawistne, bardzo, bardzo agresywne. Więc trudno oczekiwać, że policja, organy państwa będą spokojnie przyglądać się temu, jeżeli grupki osób, bo przecież w większości te osoby na pewno nie mają żadnego złego charakteru i złego nastawienia, ale wśród tych ludzi są osoby, które można powiedzieć, że są również prowokatorami pewnych zachowań. Więc, no ja przypomnę, że policja mówiła sobie, żeby chwilą, policja, że znaleziono nóż u jednego z protestujących, nóż, który miał ostrze o długości 14 centymetrów. No to jest sporo. Jakbym mogła się zgodnić, panie redaktorze, bo byłam w tej Widzimy doskonale, że takie
takie osoby również znajdują się wśród protestujących. Ja nie odmawiam nikomu prawa do wyrażenia swoich poglądów, ale przecież równie często słyszeliśmy z ust polityków opozycji, że jednak potrzebne są pewne ograniczenia związane z pandemią. Jeżeli w tym momencie właśnie politycy Platformy, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy namawiają wprost albo uczestniczą w tych zgromadzeniach, co przecież według wielu specjalistów ma wpływ na liczbę osób zakażonych, to trudno, żeby tutaj te zachowania pochwalać. No to krótko, pani poseł, ale krótko bardzo proszę, bo jeszcze pan Sławomir Mentzen nie zabierał głosu. Pani była przy tym i uważa, że było inaczej. Ja na Twitterze nie, to, co mówił Sylwester... Uważam, że... Ale panie redaktorze, no czemu pan przewiduje, co ja uważam? Ja nie, bo pani... Co dobrze, okej, przepraszam. Chcę tylko pokazać uważam, ten nóż, o którym mówiła policja. Tak, to jest nóż, ja który rzeczywiście jest dość długi. Ja widziałam tą interwencję i chciałam zwrócić uwagę, że protestujący dookoła po podjęciu tej interwencji przez policję, kiedy tylko została przekazana im także przeze mnie informacja, że być może ta osoba stanowiła pewne zagrożenie dla protestujących, odsunęli się, nie protestowali dalej wobec tego zatrzymania i protest poszedł dalej. Tak. Zdarzać się będzie, jak w każdym zgromadzeniu, że pojawi się zagrożenie i obowiązkiem policji jest na to zagrożenie reagować. Ale bardzo przepraszam, nie jest reakcją adekwatną do sytuacji reakcja policji, która zatrzymując młodą kobietę łamie jej rękę. Nie jest adekwatną sytuacją, kiedy funkcjonariusz ABW, a miało to miejsce 26 października, wjeżdża w dwie protestujące kobiety i nie jest pociągany do żadnej odpowiedzialności ani służbowej, ani dyscyplinarnej, ani karnej. I przypomnę jeszcze jedną rzecz, bo wprowadzają tutaj państwo widzów w błąd. Artykuł 57 Konstytucji głosi, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, a ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Szanowni państwo, nie ma takiej ustawy. Polskę, no jest rozporządzenie, ale dobrze wiemy, jaki mamy pani poseł czas pandemii. Pani namawia do anarchii w tym momencie. Ja nie namawiam do anarchii, nie wręcz odwrotnie. Nie ja namawiam do przestrzegania prawa i do nienazywania legalnych, spontanicznych zgromadzeń zgromadzeniami nielegalnymi. Nie ma takiego aktu prawnego umocowanego w Konstytucji, obowiązującego, który ograniczyłby te zgromadzenia. Nie ma takiej ustawy. Chcecie państwo ograniczyć wolność zgromadzeń? Połóżcie taką ustawę na stole. Powiedzcie Polkom i Polakom, że chcecie ograniczyć im ich konstytucyjne prawo do gromadzenia się. Wtedy będziemy rozmawiać o obowiązującym prawie zakazującym zgromadzeń. Tylko ten tok myślenia według mnie oczywiście prowadzi do energii. Nie, poseł Sławomir Mentzen, bo nie zabiera jeszcze głosu. Bardzo proszę, oddajmy. Ono ma umocowanie w ustawie. Sytuacja jest specyficzna, nadzwyczajna i nie wprowadzajmy tutaj polskiego społeczeństwa. Ale nie ma stanu nadzwyczajnego. Na pewno nie przynosi to kluby tym. Oby nie. U Niemców będzie za moment, w środę. Sławomir Mentzen, panie pośle, jak pan patrzy, może wrócę do tego pytania i sposób porównywania tego, co działo się dziś w Warszawie i tego, co działo się w Warszawie czy w Polsce 39 lat temu. Więc Borys Budka oczywiście w charakterystyczny dla siebie sposób całkowicie histeryzuje. To, co się działo dzisiaj na ulicach, nie ma żadnego porównania do 13 grudnia 81 roku, ani do tego, co się działo w kolejnych miesiącach. Stan wojenny był oczywiście wielką tragedią. Policjanci strzelali do ludzi na ulicach, było wiele ofiar śmiertelnych. Tego porównać się nie da. No jednak nie mogę przejść do porządku dziennego nad niebywałą hipokryzją, która się tu wylewa zarówno od strony opozycji, jak i ze strony rządu. Ja nie rozumiem, jak można twierdzić, że w roku 81 można było nielegalnie manifestować, a nie można nielegalnie manifestować w roku 2020. Ja przypomnę, że stan wojenny był wprowadzony nielegalnie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesną konstytucję. Był nielegalny. No tak jak próby ograniczenia wolności zgromadzeń są nielegalne. Tak w ten sposób nie traktowała. My teraz również podnosimy argumentację prawną, że nie można za pomocą rozporządzenia ograniczyć komuś możliwości do demonstrowania, no a pan będzie mówił, że nie można nielegalnie wprowadzić stanu wojennego w trakcie sesji parlamentu. To jest dokładnie ta sama argumentacja. Więc mamy hipokryzję ze strony rządu, która z jednej strony słusznie mówi, że w 81 trzeba było protestować przeciwko bandyckiej władzy, ale w roku 2020 również mamy prawo do protestowania. Od 30 lat żyjemy w miarę wolnym, demokratycznym państwie i przyzwyczailiśmy się do tego, jeżeli nam się coś bardzo nie podoba, to wychodzimy na ulicę. I taki jest stan faktyczny Polacy od miesięcy.
tysięcy wychodzą na ulicę. I słuchałem teraz konferencji prasowej przed naszym programem, kiedy policjant właśnie mówił, że jest to pewien problem dla policji, ponieważ nie zna trasy przemarszu. A czemu nie zna tej trasy? Ponieważ nie da się legalnie zgłosić żadnego protestu czy też żadnego przemarszu. Gdybyśmy przestali udawać, że żyjemy w tej fikcji, w którym nie ma żadnych protestów, to wszystkim nam byłoby lepiej. Gdyby można było zgłosić trasę takiego przemarszu, policja by się lepiej do tego przygotowała i nie dochodziłoby do różnego rodzaju nieprzyjemnych sytuacji, do których dochodzi w tym momencie. I przypomnę też, że tak samo jak konstytucja gwarantuje nam prawo do protestowania, do wyrażania niezadowolenia, konstytucja też nam gwarantuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, do pracy, do przemieszczania się po Polsce i to wszystko jest obecnie nam ograniczane. Ale dobrze pan wie, że dziś mamy wyjątkowy czas, czas pandemii. Ale proszę pana, i cały świat ogranicza życie. Słyszał pan pewnie o decyzji pandemii Angeli Merkel. Od środy twardy lockdown, nie będzie czynne nic. W mieszkaniu, ale bez stanu nadzwyczajnego nie wolno tego robić, jest to nielegalne. I tak jak niestety Polacy nie rozliczyli autorów stanu wojennego, tak mam nadzieję, że ten błąd się nie powtórzy i Polacy rozliczą twórców tego, co się w Polsce dzieje od wielu miesięcy, gdzie zupełnie nielegalnie, za pomocą rozporządzenia, zamyka się setki tysięcy ludzi w domach, zamyka się ludziom firmy, zamyka się życie kulturalne, społeczne, zamyka się uczelnie, zamyka się szkoły i powoduje się mnóstwo dodatkowych przypadków zgonów. 81 rok nie był rozliczony, mam wielką nadzieję, że chociaż 2020 rok uda się rozliczyć. I w tym